Archerka jest już także gotowa. Nie widzę tutaj ani Greater Spyra, nie widzę tutaj także Ultralisk Dena, chociażby dlatego, że ten hype jest, nie jest jeszcze gotowy, ale kolejna konfrontacja i znowu tutaj są rzucane sztormy, świetne sztormy. Chciałbym widzieć je bardziej tutaj skierowane na Hydralisk i Zodek jest troszeczkę zbyt agresywny. On musi się wycofać. Naprawdę, żeby tutaj nie stracić zbyt dużej ilości jednostek. No i w tym momencie Taberu według mnie zdobył tutaj, można powiedzieć, przewagę psychologiczną. On odparł dwa bardzo dobre ataki swojego przeciwnika. No i Zodiak niestety musi się tutaj wycofać, musi także uważać na swoje hydraliski. Nie powinien ich tutaj, także tutaj rally point ten rally point jest niezbyt dobry. Musi tutaj naprawdę uważać Zodiak, traci kolejne jednostki do tego rally pointa. Bardzo zła sytuacja tutaj. Musi troszeczkę zwracać uwagę tutaj na swoje jednostki. W momencie, w którym oczywiście ten atak miał miejsce, no to ta ekspansja została już zniszczona. I mamy tutaj oczywiście ten pylon, jakże świetny pomysł, żeby ten pylon tutaj się znajdował. Będzie mógł tutaj oczywiście wywierać presję na tą ekspansję. I w tym momencie chyba Taberu będzie przechodził do ofensywy. Mam nadzieję tutaj, że będzie tutaj... O, przepraszam bardzo, ale stracił tutaj swojego hajwa Zodiak. Naprawdę zła sytuacja. Zodiak chyba tutaj troszeczkę laguje. No jest to dosyć zła sytuacja dla niego. Taberu. Zodiak chyba ma małe problemy. Tutaj mamy małe problemy techniczne. Zodiak ma tutaj małe problemy ze swoim łączem. Poczekamy tutaj chwileczkę. I tak jak mówiłem, Zodiak jest w dosyć złej sytuacji. On straciwszy jedną ze swoich ekspansji oraz swojego maina, nie będzie tutaj w stanie za bardzo chyba techować do niczego. Jeśli zdołał zbudować albo chociaż zacząć morfować Ultralisk Cavern, no to może w jakiś sposób tutaj z tej gry powrócić, ponieważ sztormy nie są zbyt dobre na Ultraliski. Ale jeśli nie zbudował tego budynku, jeśli nie zdecyduje się tutaj na cokolwiek, chociażby na jakiś dobry Fungal Growth, no to źle tutaj widzę Zodiaka. I nie mam tutaj na myśli jego połączenia internetowego. Jak na razie obaj gracze wyglądają tutaj dosyć równo, 125 do 133. Z tym, że myślę, że tutaj Taberu... Okej, chyba będziemy już zaczynać. Obaj gracze zdecydowali się tutaj na wznowienie gry. Duża ilość zelotów w tym momencie będzie tutaj chyba decydować się na atak na trzecią ekspansję Zodiaka, która nie jest broniona adekwatnie. Jeszcze tutaj dosyć duża ilość dronów została transferowanych, ale Zodiak trochę za bardzo tutaj mówem rzuca swoje jednostki. Zobaczymy tutaj jakieś sztormy. Tak, pierwszy z nich został rzucony, ale Zodiak przytomnie wycofuje się tutaj. No i niestety Taberu w tym momencie musi tutaj się wycofać. Ten Archon chyba padnie bardzo szybko. Świetna kontrola jednostek Zodiaka. Roachę naprzód, żeby tankować obrażenia. Hydraliski z tyłu, ale kolejny bardzo dobry sztorm. Jeszcze jeden. Zodiak niezbyt szybko tutaj wycofuje swoje hydraliski, które jeszcze do tego są bardzo, bardzo wolne. Bez creepa. I w tym momencie zastanawiam się, czy to nie będzie GG dla Zodiaka. Taberu naprawdę posiada bardzo dobrą armię. Zobaczymy, jeśli będzie w stanie się tutaj Zodiak wybronić. Nie posiada on tutaj detektora i... nie, przepraszam, tutaj. Ten detektor chyba dzisiaj... był tutaj oczywiście Sporecrawler. No i oczywiście darki padły, ale Taberu posiada jeszcze dosyć dużą ilość jednostek. Zobaczymy, czy ta siła wystarczy tutaj, żeby zniszczyć swojego przeciwnika. Immortal padnie, a to jest ostoja tych wszystkich jednostek. Taberu stara się tutaj zrobić cokolwiek Archonem. I mamy tutaj także małe połączenia. I w tym momencie GG Zodiak niestety odpadnie w tym momencie z turnieju. Taberu, jakże ładna tutaj obrona. No i oczywiście przejście tutaj do tego ataku. Jakże fantastyczne. Tutaj jeszcze oczywiście łapał swojego golda. Bardzo, bardzo dobra gra, jeśli chodzi tutaj o obu graczy. Świetnie tutaj Zodiak starał się zniszczyć swojego przeciwnika, no ale niestety, jak to się mówi, niech wygra lepszy. I w tym momencie wygrał Taberu. Przechodzi on tutaj do rundy pierwszej. Jak widać tutaj, jak widać